Siemanko, jestem Lucek, to jest Gieta Online i zapraszam Was na kolejny odcinek z tej gry. Mam nadzieję, że miło spędzicie czas. Właściwie nie Gieta Online, a test pojazdu z Gieta Online, który został dodany do tej naszej GTA 6 jakby. W czym ten samochód jest wyjątkowy? No już pewnie wiecie ze zwiastuna, że on potrafi pływać. I włączyły mu się torpedy, więc... Jak my tu pływamy? No, wjechaliśmy do wody i nic się nie dzieje. W końcu mamy pływający pod wodą pojazd. Myśleliśmy, że to z poprzedniej aktualizacji będzie taki pływający pod wodą, a tutaj dopiero ten się okazał pływający pod wodą. I teraz, żeby nim pływać pod wodą, musimy zrobić tak. On się tam zaraz, kurczę, nie widać tego, jak on się przemienia, ale zaraz wam to pokażę. Przemienił się w pojazd pływający pod wodą, czyli taką motorówkę podwodną. No, łódź podwodną, no. Batyskaw, który ma torpedy. Cyk. Może strzelać torpedami. Torpedy to jest coś nowego w GTA. Nie było tego wcześniej. Jestem ciekawy, do czego nam się to przyda. Jestem ciekawy też, jak to będzie wyglądało, kiedy strzelimy taką torpedą nad powierzchnię wody i co z tą torpedą się stanie, nie? No, w realnym życiu to wiadomo, że wypływała po prostu po powierzchni wody. Ale w GTA? Nie wiem. Nie mam pojęcia, co się może wydarzyć. Trzeba by było zobaczyć z powierzchni, bo gdy wyjeżdżamy właśnie z wody, czy wypływamy z wody, no to zmieniają się nam rakiety na karabin maszynowy i karabin maszynowy strzela się z innym pociskiem. Znaczy, no, może na myszce i klawiaturze będzie to tym samym przyciskiem, zresztą sprawdzę. Tak, będzie tym samym. Natomiast na padzie, no to przycisk A, w tym wypadku jak ja mam pada od Xboxa, odpowiada za coś innego, nie? I tak, jak wypływamy sobie, to musimy zmienić ten tryb oczywiście z wodnego na zwykły. I te koła gdzieś tam się znikąd pojawiają, te skrzydła też nie wiadomo skąd się pojawiają, po prostu gdzieś tu nam się tam pojawia, nie? Mamy karabiny, pewnie ten pojazd będzie można w przyczepie sobie stuningować jakoś dodatkowo, ale zajedziemy jeszcze do warsztatu, do Santos Customs i zobaczymy, czy coś da się zrobić. Spróbujmy jeszcze tak, z rozpędu i... Okej. Przemienia się właśnie teraz. Jeszcze pod wodą wam pokażę, jak wygląda przemiana. O, możemy sobie włączyć lub wyłączyć światła, ja chyba... A nie, teraz właśnie. Przemieniłem na zwykły samochód, jaki... To by przypomina troszeczkę Lamborghini Diablo, no nie? Tak z tyłu. I tak wygląda przemiana. Czyli tak trochę dziwnie, no nie? Ale fajnie, no ładnie to wygląda. Tak tylko... Wydaje mi się, że... Zobaczcie na przykład na ten układ wydechowy, nie? Tak on nagle... Nagle tak się wynurza, nie wiadomo skąd. Takie trochę niedopracowane, ale z drugiej strony, no, no fajne, tak? No, że możemy mieć taki pojeździk sobie, o, to się nie wiadomo skąd wynurza, skąd pojawia i tak dalej. No, Rockstar powiedział, dobra, nie kupujecie żarków, to my się też nie będziemy starać i zrobimy to tak. I zrobiliśmy pływający pod wodą samochód, który, jak kupimy go, to od razu mamy tą możliwość transformacji. Ja myślałem, że to będzie tylko jeden pojazd, a to się okazuje, że są dwa oddzielne. No i ten nazywa się inaczej niż Deluxo, nie? To nie jest Deluxo. I tak myślałem, że to jest jeden i ten sam samochód, czyli Deluxo. Zajedziemy sobie do warsztatu tuningowego i sprawdzimy, czy możemy sobie w nim coś tam dodatkowo zmienić. No to pewnie to widzieliście, że możemy sobie nimi strzelać. Co do samej jazdy, samochód jest wolny. No nie jest jakiś tam przesadnie szybki. Może uda się jakoś go stuningować, ulepszyć i wtedy będzie wymiatał. No ale obecnie to jest taki... Nie no, w sumie jakiś tam super wolny nie jest. No dobra, trochę szybszy jest od Deluxo. W jakiej to klasie w ogóle jest? Klasyki sportowe, aha. No dobra, w sumie pasuje do klasyków sportowych. Myślałem, że jakieś łodzie podwodne, czy coś takiego wprowadzili jakąś nową klasę, czy coś. O, shit. Teraz i koniec, już nie pojedziemy dalej. O masakra, no jedziesz chłopie, może się wydostaniemy. Czekajcie, włączę tryb. Można tryb wodny włączyć na lądzie, lel, ale nic nie można zrobić z nim. No dobra, wydostaliśmy się. Ej, musimy coś spróbować, ale to zaraz, bo coś czuję, że ten samochód za moment wybuchnie. Co się stanie? Wiem, co możemy jeszcze zrobić. Spróbujemy skoczyć do wody z jakiejś przepaści i w powietrzu się przemienić. Zobaczymy, jak głęboko uda się zanurkować. Tutaj mamy salon tuningowy. Mój... Carl Johnson CJ. Nie, to nie jest CJ. No, wiem, że to nie jest CJ, tylko się tak z wami drocze. No, ale musimy sobie stuningować. Tutaj nasz ziomek ma za darmo tuning.
A i można tuningować. No to fajnie. Pancerz sobie ulepszymy, bo tu chyba jest słaby. Hamulce? Ej, nie jest taki słaby ten pojazd, czy wolny, nie? Jeśli chodzi o tam prędkość. Światełka możemy sobie wymienić na jakieś tam te zestawy neonowe. Pod wodą nie wiem, czy to będzie działać, no ale zobaczymy. Warto sprawdzić akurat. Dajmy sobie czerwony. Pyk. Tablica. Lakierowanie. Lakier jest fajny. Wow! Możemy go pomalować na dwie jakby barwy. Dobrze. Żeby było wiadomo, gdzie jest góra, gdzie jest dół pod wodą chyba. W sumie podoba mi się ten kolor, tylko dajmy sobie jaśniejszy. Ultra błękit, dodatkowy. Dajmy sobie... Nie wiem, jaki tam... Żółty? Świetnie, niech będzie. Skrzynia biegów. Turbo. Brzydki ten samochód jest, tak na marginesie, nie podoba mi się. Dajmy tu jakieś lowriderowe koła. Carbon Inferno. Koła, projekty, pyk. Ulepszenia, dym. Czerwony. Super. Nie podoba mi się, dlatego tuninguję go tak byle jak. Zobaczcie, no i jest sobie, nie? Teraz ponoć będzie szybszy. No nic, musimy znaleźć jakąś przepaść. Tak myślę, gdzie by tutaj pojechać, żeby można było z tej przepaści skoczyć. I tak myślę, że możemy spróbować gdzieś tutaj. Są takie urwiska, nie urwiska. Pojedziemy sobie w tamto miejsce i tam powinniśmy bez problemu. Podczas jazdy takiej szybkiej chyba też możemy się przemienić, no i oczywiście wiadomo, to nie jest deluxo, w powietrzu nim sterować nie będziemy, a większość czasu, no nie wiem, czy teraz coś będzie wprowadzone do online, żeby był jakiś sens przebywania pod wodą, nie mam pojęcia. Możliwe, że będziemy musieli gdzieś tymi pojazdami dopłynąć tak w jeździe dowolnej, no ale jak obecnie to nie widzę specjalnego sensu takiego samochodu, chyba że będziemy mieli też jakieś akcje, że będziemy musieli torpedować coś pod wodą, na przykład w jeździe dowolnej pojawi nam się jakaś akcja i musimy storpedować jakiś tam pojazd i wtedy dostaniemy super bond, powiedzmy, nie? Nie sprawdziłem, co by się stało, jakbym przy szybkiej jeździe na asfalcie się przemienił, ale podejrzewam, że po prostu bym się zatrzymał, nie? Dziwne, że i tak na lądzie możemy się przemienić w wersję tą pływającą pod wodą, nazwijmy to. Dziwne, że w ogóle... Jest bardzo dziwne. No dobra, ale spróbujmy teraz. Mamy tutaj jakieś chyba urwisko takie w miarę. Jeszcze kawałek musimy podjechać, bo woda jest dosyć daleko, ale chyba da się tutaj wskoczyć. Tak, tam jest widać jakieś takie ten, ale nie, jest tam plaża. Nie wiem, ta plaża chyba nas tak trochę zablokuje. No jestem ciekawy, co to się stanie zaraz. Podejrzewam, że troszeczkę zanurkuję, niedużo. Ale przede wszystkim sam fakt, że możemy tak wskoczyć do wody i wiecie, się przemienić w powietrzu. Był taki kład, no nie, który przemieniał się w skuter wodny, gdy tamten, i były takie wyścigi, właśnie to było fajne, że mogliśmy w powietrzu. Okej, tu też możemy spróbować. Cholera. Tak nie. Musimy znaleźć urwisko, takie urwisko, że urwisko, że wskoczymy na pewno do wody. O, tutaj jest jakieś takie małe urwisko. Pewnie gdzieś tam na mapie można znaleźć większe, ale spróbujmy tu. No, takie 2 na 10. Tak na deskę skoczył, nie? Wow, co to było? Ktoś się tam darł. What? Co to było? To jakieś chyba ryby czy coś? Delfiny? Nie wiem. Coś pływa. Co ty? Torpedujemy go. Jakaś ryba. Czekaj, a tutaj gdzieś była motorówka, czy łódka. Sprawdźmy, czy możemy ją zniszczyć torpedą. No nie, powinniśmy. Coś tu pływa. Chyba delfin. Czy orka? Zgwałćmy. Tak, orka. Wow, poniszczyliśmy ją. Teraz możemy zaatakować ryby. Jakby ktoś chciał pójść na ryby, nie ma problemu. Tym pojazdem jak najbardziej. Świetna rozrywka w GTA Online. Powiem wam, naprawdę mega opłacalna. Czekajcie, musimy znaleźć jakąś motorówkę, bo wydaje mi się, że damy radę ją storpedować. Tylko kurczę, akurat nic tu nie pływa. Akurat chyba tam jakaś żaglówka była, czy coś takiego. Pod wodą, no nie jestem w stanie stwierdzić, ale chyba nie jest to zbyt szybki pojazd pod wodą, no nie? Tak... może szybszy niż batyskaw? Możemy pewnie nim bardzo głęboko zejść. Mamy w GTA ogólnie takie ograniczenie, czy mieliśmy takie ograniczenie do chyba 250 metrów mogliśmy zejść pod wodę.
A teraz to. Nie wiem, może to jakoś zwiększyli z racji tego, że mamy ten super pojazd, który może pływać pod wodą. No tutaj mamy takie urwisko, spróbujmy zanurkować. Jakieś to tak było, 250 metrów, coś takiego. Oj, oj, oj. A właśnie, zobaczymy, czy możemy jeszcze jakoś inaczej nurkować, nie wiem. Nie, no chyba tylko pionowo w dół. Aha, jeśli się zastanawiacie, jak wygląda wnętrze, to wygląda tak. Nasz bohater akurat ma tutaj nogi w kierownicy teraz wtopione. Takie miałem wrażenie, że nie mogłem głębiej popłynąć, ale już chyba mogę. Tak jakby mnie wypychało do góry czy coś. Tak, słyszymy takie odgłosy łodzi. Nie, to jest sonar chyba. Jesteśmy teraz pod. O, schodzisz na niebezpieczną głębokość. Czyli 150 może, a nie 250. No, widzicie co tutaj teraz widać? Jak jesteśmy blisko pod wodą, znaczy blisko lądu, nie lądu, jak to się nazywa? No wiecie, no, w ziemi. No to widać neony. Bo ja sobie zainstalowałem czerwone, lol. Spoko. Jak coś uderzałem, to słychać taki dźwięk, taki przytłumiony, no nie? No ciekawe, co by się stało, jakbyśmy tak zniszczyli ten samochód. No, nie wiem, jak na to mówić. Samochód pod wodą. Jeśli chodzi o wybuch torpedy, to wygląda to tak. Nic nadzwyczajnego, po prostu torpedy. O! Ty, CJ zaczął się dusić. Giniemy! Zginęliśmy. Chyba po prostu byliśmy za głęboko i dlatego zginęliśmy. No i tak to wygląda. Możemy sobie go stuningować, możemy sobie go troszeczkę ulepszyć. Podejrzewam, że jeszcze będzie można go ulepszyć, na przykład jakieś tam przyczepie czy coś, ale no moim zdaniem nic specjalnego ten pojazd. Taki sobie, o, nie? Trzymajcie się. Na razie. Pa, pa.